Polska ma w swoich dziejach wielkich bohaterów walczących z bronią w ręku o naszą niepodległość. W najdalszych zakątkach świata biliśmy się za wolność naszą i waszą. Ale mamy też wspaniałych odkrywców i wynalazców, zmieniających losy Polski i świata. O nich często wiemy niewiele albo zgoła nic. Przez całe dziesięciolecia od wojny byli świadomie zapominani lub niedoceniani. Nareszcie nadszedł czas, byśmy mogli z dumą o nich mówić i przypominać Polsce i światu o naszych wspaniałych rodakach. Na ogół Polacy kojarzą budowę Gdyni z Eugeniuszem Kwiatkowskim, który właściwie rządził polską gospodarką w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Ale sam Kwiatkowski wielokrotnie publicznie mówił, że nie on jest twórcą Gdyni, a twórcą Gdyni jest Tadeusz Wenda. Tadeusz Apolinary Wenda urodził się w Warszawie w 1863 roku, skończył gimnazjum realne, a potem studiował w Petersburgu, najpierw na uniwersytecie, a później ukończył Instytut Inżynierów Komunikacji w 1890 roku. To była uczelnia, którą ukończyło bardzo wielu Polaków, w okresie zaborów ponad 1000. Ten instytut przygotowywał ludzi do obsługi kolei rozbudowującej się wówczas, no więc budowy mostów oczywiście i linii kolejowych i obsługi tego wszystkiego, ale Wenda po krótkim czasie pracy w kolejnictwie zajął się hydrotechniką i budował porty morskie w krajach bałtyckich, które wtedy oczywiście należało do Cesarstwa Rosyjskiego. Między innymi budował port w Windawie, na Łotwie, przystań w okolicy Rygi, a później rozbudowywał i unowocześniał port w Talinie dzisiejszym, czyli wówczas to był Rewel, to się nazywało. W czasie I wojny światowej Wenda działał w Komitecie Obywatelskim miasta Warszawy, kierując pracami publicznymi, przy których zatrudniono bezrobotnych. A kiedy w 18 roku Polska odzyskała niepodległość, wszedł do różnych komisji, które zajmowały się sprawą żeglugi śródlądowej i znalazł się w różnych instytucjach i komisjach, które przygotowywały sprawy właśnie morskie i rzeczne. Początkowo planował, jak rozbudować i unowocześnić port gdański, bo uważaliśmy, że Gdańsk będzie częścią Polski. Ale w 1919 roku okazało się, że Gdańsk nie będzie należał do Polski, tylko będzie wolnym miastem. Do tego był wolnym miastem o ogromnej przewadze ludności niemieckiej i dość niechętnym, żeby Polsce udostępnić swój port morski w takim zakresie, który był konieczny dla naszych spraw gospodarczych. W związku z tym powstała konieczność znalezienia alternatywnego rozwiązania i Wenda tutaj właśnie był do tego wyznaczony, żeby coś takiego znaleźć. Początkowo myślał o tym, czy nie da się urządzić portu morskiego w Tczewie, ale odrzucił tą myśl i w maju 1920 roku osobiście wyznaczył miejsce po spenetrowaniu całego wybrzeża polskiego, które zresztą nie było takie wtedy wielkie. Znalazł miejsce pomiędzy Kępą Oksywską a Kamienną Górą w dolinie rzeki Chylonki, którym była miejscowość niewielka, która się nazywała Gdynia. Wyznaczył to miejsce, a następnie przystąpił do projektowania portu morskiego, który zaprojektował zgodnie z zasadami sztuki, czyli tak, żeby był to port samooczyszczający się z lodów, i żeby była odpowiednia ochrona falochronami, i zaczęto to realizować na początek gospodarczymi metodami i przy użyciu drewnianych konstrukcji. To był pierwszy etap i w 1923 roku w sierpniu wpłynął pierwszy statek pełnomorski, francuski statek o nazwie Kentucky. Nie wiadomo dlaczego takiej, ale w każdym razie od tego się zaczęło. W 1924 roku powstało konsorcjum polsko-francuskie do budowy tego portu i od 1926 roku przystąpiono już do budowy portu nowoczesnego przy zatrudnieniu duńskich firm fundamentujących te budowle. Wtedy stopniowo zaczęło powstawać miasto oczywiście związane z portem. Port został zbudowany jako jeden z największych w Europie, był chyba trzeci w Europie wtedy. Był najbardziej nowoczesnym portem Europy. No i w 1937 roku już obroty handlowe przez ten port wynosiły ponad 8 milionów ton, co było mniej więcej połową naszego handlu zagranicznego, czyli było to bardzo, bardzo ważne osiągnięcie. Ruch w porcie handlowym Gdyni jest ogromny i nie ustaje ani na chwilę. Na redzie czekają statki zagraniczne, by wejść do portu, wyładować przywiezione z za morza towary i zabrać ładunek z Polski. Do tego Gdynia przekroczyła 100 tysięcy mieszkańców i powstawały tam rozmaite też nowoczesne budowle zaplecza do tego portu. Między innymi był Szarnia Ryżu, którą często na zdjęciach wtedy pokazywano, taką charakterystyczną. Bardzo dużo obiektów związanych z tą rozbudową. A Wenda cały czas był kierownikiem tej budowy do roku 1937, w którym przeszedł na emeryturę i dalej propagował te sprawy, bo uczestniczył w zjazdach, na przykład inżynierów wodnych, które się wtedy odbywały między innymi w Gdyni, właśnie inżynierów budownictwa portowego z krajów skandynawskich i krajów bałtyckich. To jest w takim ogromnym skrócie rola, jaką on odegrał. No i jak mówię, wieści o nim nie przetrwały i dopiero w 70-tych